Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach zaginięcie Ethana Cartera. Odcinek, o ile się nie mylę, piąty? Czy może późniejszy? Jesteśmy w kopalniach. Kopalniach, które wyglądają co najmniej mało przyjaźnie. I jedziemy dalej, guys. Jedziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że dojedziemy do jakiegoś bezpiecznego miejsca, najlepiej do wyjazdu z tych przeklętych kopalni. Jeszcze mi się tak przycina ta gierka momentami. To jeszcze bardziej stresuje chyba. Okej, okay, tu mamy jakieś odbicie. Odbicie w lewo, czekajcie. Ojojoj. No stoj. Prr, koniku. Rozpędziło. Dobra, możemy wyjść. Tutaj mamy. Oj, nie podoba mi się to migające światło ani trochę. Migające światła nigdy w historii nie oznaczało niczego dobrego. Co to jest za zejście? Czy to jest po prostu droga na dół? Zaraz chyba do bedrocka dojdziemy. Teraz zażartuję sobie. No, naprawdę nie wiem, czy ja dalej schodzę w dół. Okej. Dodatka. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nie idź dalej. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nasz rytuał się nie powiódł. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, brama do morskiej istoty pozostaje zamknięta. No, powiem tak, nie podoba mi się to. Ładnie. Mapka, okej. Okay. Mapka, czekajcie, my jesteśmy przy idźcie. Możemy iść do przodu. Chyba jesteśmy przy idźcie, tak? Czemu to jest mapka? Coś złego się tu stanie, jak 102. Jak idziemy do przodu. A pewnie czekajcie, może zobaczmy po prostu. Tu jest jedyny chyba ślepy zaułek, jaki mamy. I to jest drugi ślepy zaułek, to jest trzeci ślepy zaułek. Reszta jakoś mi prowadzi gdzieś. Ja się boję, tu coś będzie, ja stówę. Świece wszędzie. Co jest? Ktoś tam jest. Ktoś tam kurwa jest. God fucking damn it. Słyszeliście to? Nie mam mowy o pomyłce. Coś tam było. Kurwa, coś tam jest. Ktoś tam jest. Co mam zrobić? Mam przebiec szybko? To jest kurwa jakiś straszak, jak nic. Dry, które nie są horrorami. Pierniczy to. Patrzcie, ktoś tam łazi. Ktoś tam łazi. Po co ja w ogóle tu wszedłem? Czy to jest tylko ostrzeżenie, czy to jest wyjście? Chciałem poszedł w lewo? Prawo? Chciałem poszedł. Wiecie. Ja pierdzielę, nic nie widzę. Jak on tutaj przyjdzie? Nie, dobra, wiesz co, ja chyba nie jestem gotowy. Gdzieś zaraz mi wydupi. Będzie kiepsko. To jest ta mapa znowu. Dobra, ale słuchać było taki dziwny dźwięk i lampę on ma przy sobie. To jest jakiś plus. Ja pierniczę. Gdzie jestem? W ogóle nie tak to wyglądało na tej mapie. Ale mi się nie podoba to miejsce, ale chcę stąd wydupić. O! Fuck! Gdzieś go słyszę. Czy on tam będzie? Idzie. To nas to van. Dobra, spokojnie. Dobra, bardzo mocno to słychać. A widać, gdzie jesteśmy teraz? Tutaj jesteśmy. Tutaj jesteśmy? Chwila, co znaczy, że tutaj jesteśmy? A teraz gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Czy tam? A, spokojnie. Co? To jest... Kurde, obiecywaliście... Ja pierdzie, tu jakaś średnia ofiara jest. Okej. Okay. Jakaś dusza.
Dusza gdzieś uleciała sobie. Powinniśmy za nim iść. Ona gdzieś sobie leci. On gdzieś był po lewej naszej. Gdzie dusza poleciała? Raz prawie do niego, to będzie bardziej hamstra rzecz, którą widziałem. Wiesz co jest najgorsze? Nie mam pojęcia, że stąd wyjść już. Wtedy zaplątałem w tych kartach, gdzie jesteśmy teraz tutaj. O, fuck. Fuck me, nienawidzę czupalni. O nie, o nie, o nie, on tam jest. Słyszałem go. Nie, dobra, pierdzielę tą duszę. To jest jakaś hamstra dusza, która chce po prostu zabić. A ten, on jest raz tutaj, raz tam, on się też teleportuje. Ja dziękuję za tę grę. Ja po prostu, wiesz co, jak wy mi coś polecicie, to naprawdę jest to... niegodne człowieka, żeby takie rzeczy polecać innemu człowiekowi. Ja pierniczę, myślałem, że on tam stoi. To jest jakiś górnik chyba. Bo być latarnik, może tak bym to nazwał. Powiem tak. To jest tak samo nieprzyjemne, a może nawet bardziej niż Pain Street Killings. Jeżeli chodzi o straszenie, co to jest? Kolejne ciało. No. Ja chyba muszę ileś ciał zebrać tutaj. To już drugi jest i ten duch znowu gdzieś leci. Dobra. No. Tam jest mapa. Odszedłbym, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, ale trochę się obawiam, że... Ja pierdzielę. Już nawet nie widzę, gdzie jest przejścia, gdzie nie jest przejścia. Gdzie nie ma przejścia. Mam wrażenie, że ja... Krąży w kół. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Zwyczaj ja nie biernie teraz na nie, o? Nie, chyba nie. Słuchajcie, rozejrzyjmy się, gdzie on jest. Chyba z tamtej strony wyszedł. Nie wiem, czy on może do mnie podbiec nagle? Tak, jestem, dobra. Czy on do mnie nagle może podbiec? Czy nie wiem, czy coś się inne dostanie? Jesteśmy teraz tutaj. Dobra, pójdźmy teraz tak. Jest trzecie ciało jakieś. Trzecie ciało. To gdzieś w lewo będzie odbicie. Gdzieś on po lewej też był. Dobra, tutaj. On tam był, tak? Ale go tu nie ma. Poszedł sobie gdzieś indziej. Ja pierniczę. Jest ciało kolejne. Czwarte już. Cztery to jest taka liczba dobra. Ja bym już stąd spierdzielał. Ja pierniczę. Gdzie była ta mapa? Tutaj jest ta mapa. Dobra, zobaczmy gdzie tam sprawdzić. Może teraz dojdziemy. Tym duchem. Okej. 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 Daliśmy cztery ciała. Wow, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Czytaj. Badaj. Piąte ciało to jest. Nie jest umarłym wiecznie tylko... Nie jest umarłym wiecznie tylko nad mami. Nieśmiertelny bóg nad dziwnymi eonami. Otwieram bramę pradawną, której strażnika oczy widzą tylko zimno. Boga naszego imię, kluczem i prawdą. Jest on tym, co jest, czego być nie powinno. I tu widać jakieś dwa symbole, jakieś M i jakieś B, tak jakby, widzicie? Na górze wypalone. Otóż to. Czy on tutaj może przyjść, tutaj ten górnik? Ja pierniczę, żeby tutaj nie przyszedł, bo przysięgam, że jak... Wow. Wow. Ja co... Wow, wyczuj. Manipuluj bramą. Co takiego? Ile, na początku było takie B jakieś. O, to było to. A na końcu było takie M. Fuck, jeżeli mnie zaraz pociągnie do tyłu ten rurnik czy coś, to jest kiepsko. Dobra, ale co dalej? No i wszyscy wyglądają jak ten typek. To jest jakiś symbol, taki symbol. Tu jest jakiś Z. Tu jest to B. Tutaj jest Z. Z. E. E. Ja, te takie symbole są później. Czekajcie, to są takie jakby symbole, takie. Jakieś zawijasy. O, to jest taki jeden symbol. I taki jeden symbol, widzicie? On, to są te symbole. To jest ten symbol i ten symbol. Pytanie, który. Aha, chwila. Chwila. Zero. 3, 4. Co to jest za symbol? Może zejść stąd? Przepraszam? Nie, nie mogę. To fajnie, to już jestem tu uwięziony do końca. Nie wiem. Nie podoba mi się to strasznie. A
taki symbol był, tak? Dobrze myślę? Taki Z jakby, to jest to? To jest coś innego. Nie, chyba to jest coś innego. O, to jest ten symbol. A bym zrobił tak i tak. Okej. Dobra, co się stało? Co zrobiliśmy? Bo coś... Co to za macka? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Czy mam uciec? Wskoczyć? Nie mogę nigdzie wskoczyć. O nie, ale mi się to nie podoba, Gdzie my jesteśmy? Jakimś zatopionym... Cóż to za kraken? Ale powiem tak, on jest nawet w połowie przerażający ten dziwny górnik. Jesteśmy pod wodą, jakby co... Może ten granat, co wrzuciliśmy i teraz coś obudziliśmy tym granatem, ale skąd nasza postać wiedziała, żeby ten granat wrzucić? Albo szyszka. Nie wiem, czy ja muszę od tego uciekać, czy ja muszę przed tym do tego dojść? Tu jest coś, czytaj. Jest czytaj, okej. O kurna, ale guys, to jest gry komputerowe, nie? Nie horrory. Dobrze, że to nie są horrory. Dobrze, całe szczęście. Klątwa morskiej istoty. Enochiański Necronomicon. Górnicy areszcie go odkryli. Jak nie wszyscy chcieli przyprawić znaleziony w nim rytuał i przywrócić morską istotę, Gnaiha, jeden z górników zdał sobie sprawę, że w wyniku rytuału świat zostanie pochłonięty przez powódź Gnaiha. Nie miał więc wyjścia. Zabił pozostałych za pomocą odłamków magii Elddawn. W odwecie Gnaih przeklął górnika, który teraz błądzi po kopalni, skazany na to, by powstrzymać innych przed przywołaniem morskiej istoty i zatopieniem całego świata na wieczność. To chyba o nas i trochę o tym górniku, którego tam widzieliśmy. Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił. Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam twoje opowiadanie później, okej? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? Okej, teraz już ojciec, rozumiem. A teraz idź. Wracaj do domu. Okej, z chęcią, tato, tylko gdzie jest dom? Gdzie my jesteśmy? A to jest wóz. Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Klątwa morskiej istoty, to czytaliśmy. Co to jest to? Re, prośba o wyjaśnienie. Szanowny panie, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymał pański list Stanów Zjednoczonych Ameryki z 27 stycznia 1973 roku, w którym pyta pan, dlaczego zgłoszony przez pana patent o numerze 527F2D został odrzucony. Jak wyjaśnialiśmy w naszej wcześniejszej odpowiedzi, został on odrzucony, ponieważ naruszał prawa istniejącego patentu. W naszym rejestrze znalazło się ponad 50 zgłoszonych przez pana w ciągu ostatnich 16 miesięcy patentów. Żaden z nich nie został zaakceptowany, za każdym razem kwestionował pan naszą decyzję. Informujemy pana, że zarówno te sprawy, jak i wszystkie następne uznajemy za zamknięte. Z poważaniem James Mackey, dyrektor administracyjny. Okej. O co chodzi? Jakbym mógł wiedzieć. Daj. Dale, zabierz swoje graty z naszej piwnicy, wyrzuć je na cholerne wysypisko. Mam dość potykania się po drodze do pralki o to, co zostało z twojego bezsensownego życia. Nie żartuję, albo sam to wyrzucisz, albo wszystko spalę. Okej, to taki M, czyli nasza żonka. Okej, czekajcie, to jest to miejsce samo? Tak. Już nie ma co zejść tam w dół. Jakbyśmy rzeczywiście to zakopali. Dobra, słuchajcie, ja to chcę po prostu wyjść z tych kopalni już. Jak tu będzie jeszcze jakiś górnik, czy jakaś inna bestia maskowa, to ja przysięgam, że źle ze mną będzie. Ja się... Zaczęłam bać. Poważnie bać. Gier, które mają być wyzwaniem dla intelektu. Goddammit. Jeszcze musimy jechać chyba najgłośniejszą maszyną, jaka istnieje. Wiecie, jak to musi się echem nieść po tych ścianach? Okej. Mam kolejne świecące coś. Chyba czas się zatrzymać. Wyjdź. Ale tylko od kawałek do przodu się przejdę. W ogóle, czy to nie jest koniec torów? Patrzcie. A, to jest koniec. Ojeju, dobrze, to może to będzie wyjście.
To był fatalny moment. Aha, jest ta parująca woda, o której mówił nasz ojciec. Dobra, bierzemy mu i wchodzimy, co? Ale co to jest? Wygląda mało przyjemnie. Ale może to jest jakaś... Dobra, na pewno nie jest to nic zdrowego, ale no chyba przejść możemy, prawda? Jestem bardzo ciekawy, jak nasz główny bohater wygląda, jak ten myśliciel duchowny wygląda w ciele swoim. Wyobrażam sobie takiego starego faceta, trochę podświetlonego. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść. Jest wyjście. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. Dobrze, jesteśmy. Tak, patrzcie, jesteśmy na dole. Jesteśmy w tym klasztorze. Tutaj mam tą... To coś. Ale super. Ale super. Powiem tak, to był straszny moment. To był straszny moment. Cieszę się, że już jestem dalej, ale wcale nie czuję się bezpieczniej. To co my tutaj mamy? Zamknięte drzwi. Super. Transko. Okej. Okej, dobra. Mam nadzieję, że nie musieli wracać przez te kopalnie, bo... Naprawdę, ale to wychodzi o to, że chyba w ogóle nie musieliśmy schodzić do tego górnika. Można było pojechać po prostu dalej, co by się po prostu nie miało fragmentu historii, ale tam nie było ani ciała czyjegoś, ani nic. Zostaliśmy trochę zrobieni w bambuku, mam wrażenie. Okej, rozejrzyjmy się najpierw. Zanim pójdziemy dalej, to się rozejrzyjmy. Chyba to już niestety nie ma, nie wiem. Co? Po tym co przyszedłem, o tutaj była ta winda, widzicie? Którą widzieliśmy już parę odcinków temu. Normalnie jest zejście. O! Nożyce. Nie, rękawice, czy nożyce. No. Wow, działa? Stop. Nie, nie, nie śpiesz nam teraz, ale... Wow! Dlaczego nie działało to na górze? A może działało i w ogóle ta cała... cholerna kopalnia była tylko moim błędem. Okej, okay. Czym jest to miejsce? Czym jest to miejsce? Tam je zostawię trochę. Choć w ogóle może robię sobie ujęcie, bo ja pewnie będę znowu ładne miniaturki robił. A w sumie tych ujęć za bardzo nie robię. Ale to się będzie bardziej dawało na ujęcie. Okej. Okay. Moja kamerka oczywiście potem ostatecznie muszę czymś zasłaniać, bo potem się robi nieprzyjemnie. Robota ścianie. Leśnica. Topór. Przedarmienie czytać topora. Roblota, topór strażacki. Topór strażacki. Okej, okay, musimy znaleźć topór. Topór wygląda jak narzędzie zbrodni. Ktoś mógł łupnąć topora. Mam się depresja, gniew. To drzwi są wyłamane, tak? Okej. Okay. Okej, okay. Mamy topór i mamy kolejne ciało. To nie wiem, czy nie jest ciało ojca przypadkiem. To jest chyba ciało ojca. Ofiara zapędzona w róg. Ran tutaj gardła. Brak innych ran, brak ucisków, brak śladów walki. To jest dobry początek do śledztwa. Przywrócony kubek. Rozsypane przybory. Tutaj jakby coś tak... Coś wzięte w pośpiechu. Nożyczki, nożyczki. Nożyczki. Napraw. Okej, to już naprawiliśmy. Możemy na dole siekierę jeszcze odrzucić, na pewno. Oddać do robloty. I to powinno być chyba wystarczające. Zbadając całej sprawy. Ktoś wziął topór. Ojciec się bronił nożyczkami. No i mu średnio to wyszło, jednym słowem. Mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Tak, mamy to. Teraz tylko dobrze zbadać sprawę całą. Dobrze zbadać kolejność tego, jak to się działo. Co my tutaj mamy w ogóle? Wszystko się dzieje poza tym miejscem, prawda? Nawet ten duszek wolno lecący? Nie, tutaj będzie przy drzwiach, tak? To są połamane drzwi. Ktoś te drzwi były i ktoś szedł. Kto to jest? To nie jest Derek przypadkiem? Nasz brat? O ile dobrze zrozumiałem?
toporem już tutaj. Dobra, ale jak on wziął topór stamtąd, to dlaczego on tutaj jest tym toporem? W jaskiniach jeszcze coś? Aha! Aha! Okej, okay, to jest ciekawe. On się to nie ozaczaił z tym toporem. Ojciec! Nadrika! Chciał dać czas Ethanowi może. Ty nie oryt przejścia. Jeszcze gdzieś jedną duszę mam. Jeszcze jedną sytuację, może nie duszę, ale sytuację. Wydaje mi się, że on po prostu chciał dać synowi czas na ucieczkę. Na to, żeby poszedł dalej. Nie podoba mi się ten dźwięk. Jakby zaraz miał jakiś dziki dron wy... O, nie. Wyszliśmy za daleko chyba. Ktoś jakby jakiś dziki dron zaraz miał wyjechać na, ze swoim orszakiem. Okej, okay. Czemu to się... Aha, bo ja to odłożyłem, okej. Okay. Okej, okay. Nie było pytania, to było... z serii tych pytań, które są nie na miejscu. W grupie pytań nie ma, przypominam, ale te nie na miejscu jak najbardziej. O, chwila, już... Aha. Okej, okay. To ja bym to zrobił tak. To przy jaskini to jest pierwsze. Nie, ja tutaj chronologia jest dosyć oczywista. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo to chronologia prowadzi od punktu A do punktu B. Właściwie do punktu E, jakby mi patrzeć. On wychodził ze skini. Potem coś się stało, że... ojciec wypuścił ścierę i Derek ją przejął. Ej, już chciał dobić ojca całkowicie. Jakoś się, może pierwszy cios zadał. Taki bardziej ruszający. Wbiegli sobie na górę. Znaczy wbiegli, no pewnie wbiegli nawet. Tutaj się jeszcze bronił ostatecznie i tutaj dźgnął go, chyba? Rzeczkami, a przynajmniej próbował się im bronić. Wizualizuj. Zaraz zobaczymy, czy dobrze odgadliśmy. Nie trafił, ojejku. Gdzie moja matka? Czemu stoisz uśpionemu? Na moja matka? Zdarzył się wypadek. Travis, odłóż się kiedy. To jest jego syn, czy nie jest jego syn? Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą, nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Ten pokój też zrobił. Gdzie Ethan, do jasnej cholery, mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu... zostaw mnie! No ciepszy sobie wybrał miejsce ucieczki. Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Syno. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Wow. Więc co najbardziej straszne w tej historii jest to, że naprawdę osoby, które go gonią, to jego rodzice, znaczy jego rodzina cała. Ethana oczywiście. To jest chyba najbardziej takie dołujące w tym wszystkim. Że te ciała po prostu sobie tak leżą, jakby nigdy nic, jakby się nic nie stało. Oczywiście stało się i to sporo. Co możemy zobaczyć, coś możemy dowiedzieć. Okej, okay, pewnie dostaniemy dostęp do budynku. Wydaje mi się, że to jest dalsza droga nasza. Ewidentnie w tamtym kierunku podążamy. Po cichu na to... Czy chwila? Nie, już nie prowadzi z tym duch. Ale i tak bym poszedł do tego budynku. Czuję, że to jest dalsza droga. Może nie? Tak, drzwi są otwarte. Dzień dobry, dzień dobry. Co się dzieje nawet? Ty go przywołałeś, nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. I on tutaj złapał chyba. Ten cały uśpiony żywił się nimi, ich nienawiścią,
ich nieufnością. Przepraszam, ja cię przesunę ze słowa. Ojciec Itana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi. Czy będziemy musieli się przed kimś chować w tym miejscu? Ale zaspokoiło. Nie podoba mi się to. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi. Trapis. No nieźle, no nieźle. Okej, ale... Wszystko tutaj działa, nie wiem. Ta zasuwa to chyba miała... Mam nadzieję, że to jest tylko opcja, żeby pokazać, że te drzwi były zamknięte za zasuwę. Że już nie są. Ale jak jest na pewno to... To nie wiem. Dobra, co my tutaj mamy dalej? O, jakiś brzeżek mamy. Coś leży? W tym brzegu? Leży coś. Sznurek? Jakiś pistolet tutaj leży jeszcze, czyli broń. Nie miał nic z tym zrobić, powiedziawszy. Interakcji nie może wejść? Nie wiem, czy mi się coś nie zepsuło przypadkiem. To jest przypadkiem ofiara naszego granatu? Czy rusza? Nie, to chyba wodę go rusza. Nie może jakoś interakcji z tym wejść? Nie wiem, co to jest zastanawiające w tym momencie dla mnie. Nie wiem, czy zaraz sobie nie przeładuję gierki w tym celu. Bo wydaje mi się, że to może ten easter egg, o którym mi mówiliście. Tak mi się zaczęła wydawać, ale pewnie nie jestem, tylko no, jeżeli to jest easter egg, to chyba powinno się dać coś z tym zrobić. Kurde, już wyśmieliśmy ten granat i całą drogę tego granatu. Nie wiem, nie da się jakoś podnieść tej broni? Nie wiem, może będzie mogli się bronić? Bronić? O, to jest zagadka w sumie dla mnie spora. Ale to może oznaczać, że w tym momencie po prostu skończymy odcinek. Bo ja prawdopodobnie... Czekajcie, no... Z jednej strony bym po prostu przeładował grę, ale boję się, że gdzieś mi cofnie w jakieś nieprzyjemne miejsce. Spróbujmy, zrobię to przy was. Zobaczymy, czy to jest po prostu błąd, czy ja może trochę... Może to było tak śmieszne, że wiecie, rzucam granat i tyle. I że na tym to się kończy, ta śmieszność tego. Ale myślę, że gdzieś achievementa dostaniemy. Jakieś wyróżnienie, a tutaj takie... Nic a nic. To czy jakiś widok? No to zabawnie wygląda typek. Ogólnie rzecz biorąc. O, w ogóle teraz przestała ta maszyna pracować. To może być otwarte jak najbardziej. Okej. Widzicie, teraz przestała to pracować, coś się zmieniło. Może rzeczywiście ale trochę zbugowało. Chyba wtedy... A teraz jest tu jeszcze to ciało? Nie ma już ciała. Aha, okej. Coś nam się po prostu jednym słowem zepsuło. Coś nam się nieprzyjemnie zepsuło. No, trochę mi przykro, szczerze powiedziawszy. Bo... Jeżeli to jest jakiś achievement, to będę musiał prawdopodobnie to jeszcze raz robić. A jeżeli to zrobić, będę musiał przejść przez... tę jaskinię sobie... sam. Nie fajnie, nie fajnie. To się najpierw nie działało, a potem się zepsuło. Trochę zawód jak na moje, ale okej. Idźmy sobie dalej. Idźmy dalej, co teraz tak naprawdę? Chwila, bo ja tak... Zawód jak zawód, ale gdzie teraz nas prowadzi droga? O. Może musimy na górę wrócić znowu? A może coś w tej... Jakiś zawór? O, tak, może. Obróć. A może jednak coś się teraz stanie. Tak powiedzą. Bo widzicie, teraz to zaczęło znowu działać. Ta jedna rzecz zaczęła pompować. No to się nic nie zmieniło, ale tutaj, nie wiem, więcej wody leci? Może gdzieś będzie więcej wody, albo mniej wody? Trochę się czuję zagubiony w tej historii, w tym momencie. Trochę tak, trochę mocno. Nie może się wspiąć tutaj jakoś? Nie, niezbyt. Nie wiem, czy ja to zszedłem tylko w tym celu, żeby to odkręcić. Jest taka szansa. Więc jeszcze kamerę wrócić to jakoś. Teraz przestało to kręcić się.
Ta woda, woda też tutaj teraz. Aha, widzicie? Albo może się spompowywać, albo może się nie spompowywać. Ale... jaki jest cel? Może tam teraz się nie dał przejść gdzieś? Czekajcie, aż zobaczę. Aż zobaczę, czy to jest dobry trop. Ale jestem zaskoczony trochę tym nurkiem, negatywnie. Niestety. Jeśli to jest ten moment, gdzie robicie coś takiego ciekawego? Nietypowego? Jeszcze gra was po jakimś momencie... chwila, jakby wodę rzeczywiście poziom się obniżył. I chyba teraz będzie możliwe tędy przejść. Dobrze myślę? Uwaga, uwaga, uwaga. Tak! Mam przejście. Mamy przejście. To nic nie ma. I w tym momencie chyba będziemy powolutku kończyć odcinek. Dochodzimy do jakiegoś tam, myślę, kolejnego etapu. Więc sobie to już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że historia wam się podoba. Poza tym nurkiem to w sumie górnik i cała reszta zbudowały solidny klimat, który mi się bardzo podobał. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie poznamy dalszą część historii. Już zostało mało trupów tak naprawdę. Został chyba tylko za zabicie dziadek oraz sam Ethan, o ile on zginął, ale podejrzewam, że tak. Nie wiem, głupie było, jakby nie zginął, patrząc na to, co tu się działo. Bo coś tu ewidentnie jest nie halo. Także słuchajcie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Przypominam jeszcze tylko o trzech rzeczach: grupa, fanpage oraz Twitch. Wpadnijcie, obadajcie, może się wam spodoba, może nie. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.